Witam kolejny raz przy Master Rally. Dzisiaj będziemy jechać Puchar Elf w klasie T3. Także lecimy od razu tutaj puchary. Ostatnio Kamazem udało mi się wygrać wszystkie trzy wyścigi. Także kolejny jest Elf. Kamazem już tym razem nie będę jechał. Wybierzemy sobie jednego z tych czterech. Najchętniej mam ochotę się przyjechać tym Simmonite, Sim Bugini. Nie mam pojęcia, jak się to czyta. Przeczytałem po polsku. Te takie są, no nie wiem, ten Bowler i ten Dragon, takie nieciekawe. No takie po prostu sobie samochodziki. No może ten jeszcze taki byłby, no nie wiem. Ale coś teraz już po tym pucharze blokujemy, coś nowego, to pewnie i tym będziemy jechać. Nie wiem, ja stawiam na tego. Jest fajny, ma inny dźwięk silnika, brzmi ciekawie. Także, no lecimy. Zobaczymy, co z tego będzie. No, będzie długie ładowanie. Tu oczywiście będziemy mieli skrót w tym wyścigu, więc tutaj nawet jak będzie mi słabo szło, to raczej i tak go wygram. Opsa. No, to... Co by nie mówić o tym samochodzie, jeszcze zaraz się okaże, jak się dobrze nim jeździ. Na pewno ma dobre przyspieszenie. Nie wiem, jak tam jego prędkość maksymalna wygląda. Hops. Hops. O. No, wybrnął z tego. Ale, no, był taki niepewny trochę. A tutaj troszkę uciekniemy tamtym przeciwnikom. 13 sekund. Nie mam pojęcia, co im się tam stało, że aż tyle. Sobie skrócimy, czemu nie? Jak już oszukujemy, to na całego. Szybkim samochodem. Jeszcze bardziej ich w tyle postawimy. O, dobra, żeby w murek nie trafić i można gazować teraz. Może uda mi się do 200 tutaj na tej prostej, chociaż jest tak nierówna, że raczej w to wątpię. No, na razie gazuję razem ze skrętem kierownicy. Znaczy, w moim przypadku wciskam oczywiście na klawiaturze, ale przenosząc to tak na samochód, wciskam gaz razem ze skrętem i nie zarzuca go jakoś bardzo. Także jest całkiem dobrze. No Kamazem to był jeden wielki drift, to na pewno by tak nie wyglądało. Oj, dobra. Panowane. Nie, no to było... To mi się nie podobało. Miałem taką ładną przewagę, 30 sekund, a już się to zepsuło. No tutaj już jest z nim troszkę gorzej, nie podoba mi się to. Na tej nawierzchni, jak wjechałem w te brzydkie tereny, już się tak dobrze nie trzyma. Już go zarzuca co chwilę. Za wcześnie pochwaliłem. Dobra, no i tak w sumie, o, 37 sekund, no właśnie, tak myślałem, że to już nieaktualne dane trochę. Musiały się podmienić. Ciekawe, czy da się tutaj jakoś tymi... O, znowu coś, jakieś niewidzialne hamulce. No to ciekawe, czy da się tutaj jakoś to skrócić. To w sumie tak się kręci, tutaj jest taki jeden główny rów między tą drogą. Może spróbuję tam następnym razem jakimś, chociaż nie wiem, jaki następny raz będzie. W sumie to już nasz ostatni raz przy tym pucharze, ale może w tą stronę. No też tą stronę też nie pamiętam, żeby się jechało więcej razy niż w tym pucharze. No trudno. Najwyżej jeszcze może kiedyś powtórzę jakimś innym samochodem. Na pewno można tutaj sobie skrócić. I na pewno z tego skorzystam. O, ładnie nas skała odbiła. ...3.26. Jeszcze chwila, zanim dojedziemy do mety. Zobaczymy, jak się będzie czas prezentował. Ostatni raz nie pamiętam w sumie, jakim samochodem jechałem. Ten puchar z Supelką? Chyba nie, z Supelką jechałem później. Dragon Jam Jeepem chyba. To był całkiem porządny samochód.
No, ale przewaga tutaj jest miażdżąca. 3,54 do 4,26, no naprawdę. To tutaj poszło. No, oni to słabe czasy. Lecimy następny puchar. Nie ma się tutaj co zastanawiać za bardzo. Troszkę czasu minęło, już nie pamiętam dokładnie jak te trasy prowadzą. Te dokładne puchary w sensie. Bo mapy pamiętam. Tereny. No i już wystrzeliło w powietrze. 160. 170. Nie, no nie mogę powiedzieć, żeby się go źle prowadziło. Ujdzie. Wiadomo, że to nie jest ten poziom komfortu, który był w tych klasach niższych, no bo tam jednak te wolniejsze samochody w miarę się... W miarę się trzymały drogi. No, ale jak na taką prędkość, to jestem w stanie zaakceptować fakt, że czasem mi go zarzuci. Może już uciekłem o 10 sekund. Trochę nie... Trochę nienormalna przewaga. Jestem ciekawy, który samochód jest szybszy. Ten Simonite... O! Nie! Tylko nie to drzewo! Ten Simonite, czy ten... Schleser, czy jak on się nazywał, którym jechaliśmy przeciwko lodziarce. Też to kiedyś sprawdzę, spróbuję pobić tam ten rekord. Dobra, jeszcze nic specjalnego nie zrobiłem, a już mam przewagę 20 sekund. Nie pamiętam, gdzie będziemy jechać w tym wyścigu, czy tam przez to jeziorko, czy jak w Bagu, jak w Bagu. Okej, czyli to jest wyścig przeciwny. A nie. Tylko nie zarzucanie. Kurczę, dobrze by było sobie tu skrócić. Przestrzelić, może mi się uda. Chyba gdzieś tu powinienem. Nie, to nie jest skrót. Musiałem przez skałę przeskoczyć. No nie ma co ryzykować, bo i tak 30 sekund przewagi. To jest kompletna miazga. Nawet, że mnie zarzuca. Nawet się nie przejmuję za bardzo tym. A tu? O, dało się nawet coś chyba. Jakieś szaleństwa tutaj wyrabiam. Sam nie wiem do końca jak jadę, ale jakoś mi to idzie. Tutaj sobie przejedziemy wodą. O, coś mocno mi przycięło. Ale na szczęście się nie zacięło całkiem nic. Nie wiem, czy będzie to widać. To była jakaś taka już sekundowa przerwa. Stop klatka. No i już jesteśmy na finiszu. I znowu pobiliśmy rekord całkiem ładnie. Jeszcze się rozbiłem na koniec. 3,36. 4,16. 4,22. No, mówiłem, że całkiem ciekawie wygląda ten niebieski, ale w sumie to jednak nie jest aż taki ciekawy, jak komputer kończy im na ostatnim miejscu. Też wiadomo, jak to komputer jeździ. Trzeci już trzeci wyścig, ale szybciutko to schodzi. Zobaczymy, jak nam pójdzie na tej nawierzchni. Może ostatni wyścig będzie trudny. Ale coś się nie zapowiada. Już ich zostawiam w tyle, o, tutaj sobie ominiemy to. Nie mam pojęcia, czy się opłacało, czy nie. A pierwsi jesteśmy. Nie, tylko nie w drzewo, nie, w drzewo ja się nie dam.
Ale na razie Michael Colgan jest zaraz za nami. Już troszkę mniej za nami. Nawet nie oszczędza. A nie, tylko nie murek. O kurcze, ja się wpakowałem. Widzę, że coś jeden odstaje mocno od reszty. Coś go tam zatrzymały te drzewa pewnie na tym mocnym zakręcie. No jak na przewagę w ostatnich wyścigach, to coś słabo mi idzie w tym. Wolałem nie wypaść zakrętu, lepiej puścić trochę tego gasu. A szczerze, ten niebieski nagle nam, tak jak wcześniej mu słabo szło, zhejtowałem go przed chwilą, to nagle... Oj, 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 oj! Niedobrze! Wszystko mi padło. Wszystko mi padło i to czuję. Już znowu z trójki będzie na piątkę przerzucać od razu. No, może to nie jest taka bolesna strata jak z dwójki na czwórkę. Bo wtedy na tych zakrętach nie da się zbytnio jeździć. Tak jak to ostatnio nam padło w wyścigu Master Rally chyba. Albo no gdzieś tam niedawno to było. No ale i tak niezbyt miło. Czemu on mnie tak goni? Przecież tak uciekłem temu zielonemu. No ja nie mam pojęcia, czy ja będę mógł sobie jakoś uciec mu tutaj. Prawdopodobnie tak. Dobra, coś go troszkę przehamowało, no bo ogólnie nie powinien za mną nadążać, bo ten samochód jest po prostu chyba szybszy. 5 sekund. Teraz sobie tutaj w tunel wjedziemy w miarę jakoś. Postaram się zjechać. O! No to nadrobiłem. Ale widzę, tamten się rozkraczył, bo cofał do tyłu. Ogólnie cofał, więc jest dobrze. Powinienem to wygrać. Mimo tych wszystkich problemów, które napotkałem po drodze. Ostatnio kamazem sobie tutaj zaskoczyłem, ale tą małą drobinką nie będę ryzykował skakania po skałach. To raczej nie jest samochód, który by się do tego nadawał. O, dobra. Tutaj przynajmniej może coś z tego będzie. O, idealny skok. Adam Małysz byłby ze mnie dumny. No to teraz to już prosto do mety. Ale rekordu to ja raczej zbyt dobrze nie pobiję, bo tu wiele razy mnie zarzuciło. O, z bólem, ale nawet lepiej. I rzeczywiście samochodzik jest bardzo szybki. Ale nie nadaje się o tych nawierzchni. 4, 6... Dobrze, zobaczymy, co to odblokowaliśmy. Filipa? Czyżby to był Filip? Schlesser Megane! O, fajnie! Fajnie, bardzo mi się to podoba. Czyli następny puchar będziemy jechać właśnie tym samochodzikiem, którym ścigaliśmy się przeciwko lodziarce. On był całkiem przyjemny, szybki. Jak już pojechałem te kilka wyścigów, nim to nawet mogłem się na niego przerzucić. W miarę, no, super. To zobaczymy, jak tam pójdzie następny wyścig. Na pewno go wezmę. Do BF Goodrich. Dobrze, super. Dziękuję bardzo za uwagę. I zapraszam od razu na następny odcinek, który się najprawdopodobniej niedługo pojawi. Także, no, do zobaczenia następnym razem. Cześć.